Mam tutaj taką ciekawą tabelkę, która mówi mi, ile kosztuje jedna kilowatogodzina energii, w zależności co jest źródłem tej energii. 3300 zł, 5000, 6700 za dom 200-metrowy. Miał pożar spowodowany gniazdkiem kosu. Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj jest dość ciekawy temat, ponieważ są takie ceny energii elektrycznej, że być może opłaca się przejść z ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne. Ukazała się informacja, że PGE w sprawie taryf dla odbiorców indywidualnych nie złoży wniosku o podniesienie ceny na 2023 rok. Czyli możemy powiedzieć, że w 2023 roku ceny będą takie same za energię elektryczną, jak są teraz. To bardzo dobra informacja dla nas wszystkich, oczywiście dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w PGE. W tym momencie postanowiłem policzyć, czy mając pewne ceny na przyszły rok, jeżeli chodzi o energię elektryczną, opłaca się zainwestować na przykład w coś takiego jak piec energetyczny, czyli zwykła grzałka elektryczna, która podgrzewa nam wodę zamiast tradycyjnego pieca gazowego. W tym celu muszę poznać, jaka jest aktualna cena energii elektrycznej. Skorzystałem z własnej faktury z PGE. Ona jest wystawiona w okresie od stycznia do czerwca 2022 i zsumowałem sobie, ile wynosi opłata za każdą kilowatogodzinę. Energia całodobowa to jest 40 groszy plus opłata jakościowa 0,009 plus opłata sieciowa i tak dalej, wszystkie te wartości zsumowałem. Tutaj one są od nowa wypisane i zsumowane. W sumie dało mi to 64 grosze za kilowatogodzinę. Tyle płacę bez podatku VAT, który w tym momencie wynosi 5%, za każdą zużytą fizycznie kilowatogodzinę, a przy okazji 20 zł 89 groszy płacę też bez VAT miesięcznie opłat stałych. Czyli opłaty stałe wynoszą 250 zł plus 5%, a energia elektryczna kosztuje mnie 67 groszy za kilowatogodzinę. Już tu doliczyłem aktualnie 5% podatku VAT, ponieważ mamy tarczę antyinflacyjną i ten podatek VAT na rzecz prądu wynosi tylko 5%. 67 groszy albo 0,678 zł za kilowatogodzinę. Rzeczywiste, prawdziwe dane z mojej faktury. Żeby mieć całość sytuacji, zobaczymy, ile kosztuje gaz. Moja ostatnia faktura za gaz wystawiona na koniec lipca 2022, czyli aktualna. Tutaj postąpiłem tak samo, czyli opłata dystrybucyjna w kilowatogodzinach i paliwo gazowe w kilowatogodzinach to jest 3 grosze i 80 grosza i 20 groszy za każdą kilowatogodzinę. Metr sześcienny gazu zawiera w sobie 11 kilowatogodzin. To wynika z tej informacji. Też są opłaty stałe. Co miesiąc muszę płacić 8 zł 67 groszy i za dystrybucję 8 zł 81 groszy. Ważna informacja dla Was. Dzięki tarczy antyinflacyjnej VAT wynosi tutaj 0 zł, czyli wartość netto równa się wartość brutto. Tutaj w tej części arkusza kalkulacyjnego podałem te wartości, czyli opłata dystrybucyjna plus paliwo gazowe daje nam w sumie 23 grosze za kilowatogodzinę energii gazowej. Opłata stała 17 zł 48 groszy, czyli jeżeli mamy gaz, 209 zł płacimy rocznie za przyłącz do instalacji gazowej, 250 zł rocznie za przyłącz do instalacji elektrycznej i jeżeli chodzi o kilowatogodzinę gazu, płacimy 23 grosze za jedną kilowatogodzinę gazu. A jednak kilowatogodzina prądu kosztuje nas 67 zł z VAT-em. Mam tutaj taką ciekawą tabelkę, która mówi mi, ile kosztuje jedna kilowatogodzina energii, w zależności co jest źródłem tej energii. Prąd 68 groszy, to już Wam przeliczałem. Klimatyzacja, jeżeli zważymy, że COP to jest 3,0, czyli z kilowatogodziny energii elektrycznej uzyskujemy 3 kilowatogodziny energii cieplnej, czyli klimatyzacja daje nam 23 grosze za kilowatogodzinę, gaz ziemny 24 grosze i węgiel. Z węglem jest pewien problem, ponieważ jeżeli chodzi o węgiel, mamy kilka rodzajów cen. Pierwsza cena to jest 3000 zł za tonę.
Wiem, że węgiel daje nam 28 megajouli z kilograma. Mogę przeliczyć megajoule na kilowatogodzinę. 28 to jest 7,78 kilowatogodziny. Jest taka tabelka, to się wszystko da przeliczyć jedną jednostkę na drugą jednostkę. Czyli wiem, że kilogram węgla daje mi 7,78 kWh z kilograma. Jeżeli założę, że cena węgla to 3000 zł za tonę, to 1 kWh kosztuje mnie 39 groszy. Ale jeżeli założę, że kupujemy tonę węgla w cenie 1000 zł, ponieważ udaje nam się zalogować na stronie kopalni i kupić tą atrakcyjnej cenie 1000 zł, to jedna kilowatogodzina kosztuje nas 13 groszy. I wariant C, kupujemy rocznie 3 tony na potrzeby grzewcze po 3000 zł, ale minus 3000 zł dopłaty. I w tym wariancie kosztuje nas 1 kWh energii cieplnej z węgla 26 groszy. Zakładając, że wydatek energetyczny jest taki sam, czyli zawsze potrzebujemy tyle samo energii na ogrzanie domu, bez względu na to, jak go grzejemy, co do końca nie jest prawdą, ponieważ prądem i klimatyzacją, pompą ciepła, ogrzewanie jest trochę mniej, potrzebujemy energii, ponieważ nie ma komina i nie ma, to ciepło nie ucieka. Gazem ziemnym mniej niż węglem potrzebujemy kilowatogodzin na ogrzanie domu. Jeżeli chodzi o węgiel, no to najwięcej, ponieważ naprawdę dużo energii cieplnej ucieka nam poprzez komin. Ale to pominiemy w tym przykładzie. To zobaczcie, kilowatogodzina na potrzeby grzewcze 68 groszy prąd, jest najdroższa, 24 grosze gaz ziemny, 39 groszy węgiel w cenie 3000 za tonę, ale już 13 groszy węgiel w cenie 1000 zł za tonę. A z dopłatą, która jest oczywistą w tym momencie, że ta dopłata w 2022 roku będzie 26 groszy za jedną tonę. 26 groszy jest to dużo taniej niż 68 groszy, jeżeli chodzi o ogrzewanie domu prądem. Nadal jest to najdroższy wariant i no dwu-trzykrotnie droższy niż ogrzewanie węglem, ale już używanie pompy ciepła, gdzie kop założyłem tylko 3, to jest 23 grosze. Ta z tej samej cenie, co pompa ciepła, daje nam ogrzewanie gazem przy aktualnej cenie gazu w lipcu 2022, ale już kupując w kopalni węgiel mamy tylko 13 groszy, czyli połowę taniej kosztuje nas ogrzanie domu niż gazem. Dodając te straty związane z dymieniem, z ucieczką ciepła przez komin i tak dalej, no to niech tu będzie 20 groszy, to i tak jest taniej niż klimatyzacją, pompą ciepła czy gazem ziemnym. Wróćmy jednak do tego naszego kotła elektrycznego. Tu mam ofertę na Allegro i ważna informacja, niech ją znajdę tutaj. Autor tego wpisu informuje nas, że przy dobrze ocieplonym domu zużywamy średnio 50 kWh na metr kwadratowy powierzchni domu na zimę, przy słabo ocieplonym domu 70 do 80 kWh na metr kwadratowy na zimę. Policzmy, ile będzie kosztowało nas ogrzanie domu przy tym wydatku energetycznym, a ile będzie kosztowało nas przy tym wydatku energetycznym, prądem oczywiście. Zrobiłem to w tej tabelce. 50 kWh na metr kwadratowy, mamy trzy rodzaje domu, 100 metrów, 150, 200 metrów. Cena prądu, cały czas liczę tą cenę z VAT-em, 3300 zł, 5000, 6700 za dom 200-metrowy, 8 groszy. 3300 zł, 5000, 6700 za dom 200-metrowy. To dom dobrze ocieplony według człowieka, który wystawił na Allegro tą grzałkę elektryczną. Jeżeli mamy zużycie 80 kWh na metr kwadratowy, czyli słabo ocieplony dom, to dom 100-metrowy ogrzanie 5500 zł, 150-metrowy 8000 i 200-metrowy 10000, 11000 zł. 11 tysięcy złotych to jest mniej niż 3 tony węgla w cenie 3000 zł za tonę. Tak wygląda moja informacja na temat kosztów grzewczych w 2022 roku. Dostałem ciekawą informację od widza, który informuje mnie, że
miał pożar spowodowany gniazdkiem kosu. Prosi o ostrzeżenie was, jak widzów, że to gniazdko nie nadaje się zbytnio do stosowania go w grzałkach elektrycznych dużych mocy, którymi dogrzewamy wodę. Informacja, że grzałka ma, że moc jest maksymalnie 3 kW, jest nie do końca prawdziwa. On stosował grzałkę o mocy 2 kW i jak widać nastąpiło dość mocne zniszczenie i pożar gniazdka u niego w łazience. Gniazdko miało oryginalne oprogramowanie, było wpięte do pomiarów prądu. Jak widać, deklaracja producenta o maksymalnej mocy można włożyć między bajki. Widz jeszcze przekazał mi kilka zdjęć pokazujących jakby tą swoją instalację. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję wam za uwagę. Dziękuję wam przede wszystkim za subskrypcje, na których mi bardzo zależy. Za łapki w górę. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.